I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Witajcie, kochani. Nieźle brzmią, co? Z tą wesołą gromadką spotykałem się przez ostatnich kilka dni. Słuchajcie, do tej pory oni tak naprawdę nie znali tych utworów. Zrobiliśmy ich 6 na 3 głosy chwilami. I powiem wam, że świetne dzieci, naprawdę. Dyscyplina, talent. Bardzo się cieszę, że tutaj jakby miałem okazję z nimi popracować. To co? Następny utwór. Yeah.
Słuchajcie, spróbujecie razem z nami? Jeszcze raz odważnie. Naprawdę, to co słyszeliście, to był po prostu debiut tego utworu. Akurat nie mojego niestety autorstwa, ale Wojtka Mazurka. Wojtek to jest taki człowiek, który mieszka sobie w Poznaniu. I jak jadę na te warsztaty, to nieraz mówię: Wojtek, odwiedź mnie i pokaż kolejny twój piękny utwór. I Wojtek przyszedł, zaśpiewał i mówię: Wojtek, mogę go nauczyć. No i tak naprawdę Wojtek ma to w swojej szufladzie, nigdzie tego jakby nie pokazuje, a my mieliśmy tak naprawdę tutaj chyba debiut tego utworu. Brawa dla Wojtka, słuchajcie. Wojtku, pozdrawiamy cię. Ale jak Wojtka pozdrawiamy, to pozdrawiamy też słuchaczy Radia Głos, bo Radio Głos jest razem z nami i tak naprawdę teraz możemy to, co tutaj się dzieje, to przed radioodbiornikami to samo mają, tylko na mniejszych głośnikach. Słuchajcie, pozdrówmy Radio Głos, słuchaczy, pozdrawiamy was, słuchacze. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. O! Julka i Dominika, solo. Staję się duchem, dobrze czy źle? Nie boję się. W moim pokoju goszczę anioły? Nie boję się. Czują się wolne pod mym sufitem? Nie boję się. Gdy coś im nie gra, to machną skrzydłem? Nie boję się. Nie boję się aniołem być.
lekko nad ziemią urządzam spacer. Nie boję się. Staję się duchem, dobrze czy źle? Nie boję się. Nie boję się aniołem być. 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 Nie boję się. Ściana masywnej rzeczywistości, z którą mi przyjdzie zderzyć się, na wyciągnięcie mojej dłoni. Nie boję się, nie boję się. Ściana masywnej rzeczywistości, z którą mi przyjdzie zderzyć się, na wyciągnięcie mojej dłoni. Nie boję się, nie boję się, nie boję się. Właściwie nie powiedziałem, że ten staje się duchem, to jakby przyznam się wam szczerze, że nigdy tego na warsztatach nie robiłem. Tak jak jeżdżę na różne warsztaty, gdzieś tam nieraz mi się zdarza, że ktoś mnie zaprosi, no to staje się duchem, to było odważne posunięcie, przyznam się. I tym razem to był utwór mojego autorstwa, a kolejny utwór to będzie Tomasz Klaman, taki człowiek, który kiedyś miałem okazję poznać, jak pracowałem w Chojnicach, mieszkałem w Chojnicach, tam prowadziłem chojnicki chór gospel. No i Tomek zaprosił mnie do swojego projektu i ten utwór na tyle mi zapadł w pamięci, że już minęły lata, a on cały czas jest gdzieś w mojej głowie. Tym razem będzie rockowo. Nie.
Mocny rockowy kawałek, mocny rockowy kawałek. A teraz dla odmiany będzie mój kawałek. I to jest chyba jeden z bardziej radosnych utworów, które udało mi się napisać. Uśmiech rozdaję, bo wielbię Ciebie, Panie. Może gdzieś tam, może już ktoś to zna. Uśmiech rozdaję. Słuchajcie, już mamy ostatni kawałek, ale jakże piękny. Można powiedzieć, że to taka pieśń hymniczna muzyki gospel. Agnus Dei, Baranku Boży. Tym utworem chcemy się z Wami pożegnać. Chciałbym, bo to jest dobry moment. Cieszę się, że jestem tutaj po raz kolejny. Cieszę się, że i Wy jesteście. Cieszę się, że jest ta gromadka dzieci, no taka niemała gromadka, bo powiem Wam szczerze, że te dzieci, no to ich jest chyba, ciężko mi jest ich zliczyć, bo nie wiem, 100, 120, 150, nie wiem, na zdjęciu może kiedyś sobie policzę, ile było na tych warsztatach. Ale to jest dość sporo, prawda? Na taki chór, który przyjeżdża sobie z Polski, bo oni przyjechali z różnych miejscowości. I nawet ktoś tam przyjechał z Niemiec.
prawda? Tutaj kto przyjechał? Czyli międzynarodowy w sumie chór. Rączka do góry, o tam. Ta w tych takich uszkach. Ale też powiem wam, że była duża rozpiętość wiekowa, bo były osoby, które no już mają kilkanaście lat, ale były na przykład takie małe dzieci i to pięcioletnie, było dwójka, był Wojtek, fajnie, Wojtek cały czas uczestniczył w warsztatach, teraz jest z tatą, ale też była Magda to jest ta mała dziewczynka po lewej stronie, Madzia, pomachaj do mnie, o i tam pomachaj do publiczności. Madzia ma 5 lat, dzielna była, przychodziła na próby, tak, ale słuchajcie, i to jest w ogóle ciekawostka teraz, bo to jest bratanica, słuchajcie, głównego organizatora, pomysłodawcy festiwalu, księdza Zdzisława Osowskiego. A tam stoi jej tato, a to jest brat właśnie księdza, on tutaj się ukrywa trochę. Słuchajcie, zaśpiewajmy Agnus Dei. Alleluja. Z nami.
Ostatni raz, kiedy to chcemy zaśpiewać i chcemy się z Wami pomodlić. Alleluja. Panie, dziękujemy Ci za ten festiwal, za tą pogodę, za naszych przyjaciół, za tych, których kochamy. Panie, błogosław festiwalowi, naszym rodzinom, uczestnikom warsztatów, muzykom, organizatorom. Zaśpiewajmy razem. Almighty.